Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj krótki temat związany z kwestią piekła zgotowanego diabłu i jego aniołom oraz ludziom, którzy razem z diabłem będą dzielić wieczność. Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest Mateusza, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. 25 rozdział. 41 werset. 41 werset. I tu mamy takie słowa. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Zgotowany diabłu i jego aniołom. Czyli potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Widzimy, że tu Pan Jezus, bo to są słowa Pana Jezusa, mówi wyraźnie, że piekło, ogień wieczny, nie tyle piekło, co ogień wieczny, jest przygotowane dla diabła i jego aniołów. I że znajdą się tam ci ludzie, którzy tutaj są wymienieni. Ci ludzie będą przez Pana Jezusa skierowani do tego ognia wiecznego, przygotowanego dla diabła i jego aniołów. Po co wieczny ogień? Dlatego, że będzie to związane z wieczną karą, czyli niekończącą się karą, która będzie w ogniu. Kolejne miejsce, które wiąże nam te dwie grupy, to jest objawienie, może jeszcze Mateusza 25-46, żeby wyraźnie było widać, że ci ludzie odejdą na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego, i pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jednoznacznie widzimy tutaj, że ci ludzie pójdą na męki wieczne. To będzie już w momencie, kiedy będzie to po prostu rozstrzygnięcie po 7-letnim okresie ucisku, a przed 1000-letnim królestwem. I widać, że Pan Jezus nazywa to mękami wiecznymi albo niekończącymi się. Czyli te osoby będą miały świadomość, będą podlegały tym męczarniom i te męczarnie będą trwały na zawsze. A sprawiedliwi będą na zawsze zbawieni. To jest dokładnie to samo. Sprawiedliwi do życia wiecznego, niesprawiedliwi na męki wieczne. Kolejne miejsce to jest Objawienie, 14 rozdział. Dziewiąty werset. I tutaj są takie słowa. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie, i tutaj te słowa, męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci,
którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi. I tutaj wyraźnie widzimy, że to są ludzie niezbawieni i oni będą mieli przez wieki wieków świadomość. Wiemy, że oni będą po prostu tutaj czuć, będą cały czas świadomi. Ich dym męki będzie się unosił w górę na zawsze, na wieki wieków. I nie będą mieli nawet chwili odpoczynku. Teraz nawet niewolnik czasami ma odpoczynek w nocy, ale ci nie będą mieli odpoczynku. I z UBG, czyli tłumaczenia Współcześniona Biblia Gdańska, jest też, jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. Czyli jednoznacznie widzą Państwo, że to będą niekończące się męczarnie w ogniu. Tak? I dalej, kolejne miejsce, Objawienie 20 rozdział, 10 werset. Objawienie 20 rozdział, 10 werset. I tutaj są takie słowa. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, czyli to jest ten ogień wieczny, o którym Pan Jezus mówił, ten ogień i siarka, gdzie będą dręczeni dniem i nocą, tak? Gdzie jest bestia i fałszywy prorok i będą męczeni we dnie i w nocy. Na wieki wieków. Czyli będą dręczeni we dnie i w nocy na zawsze, na wieki wieków. Nigdy stamtąd nie wyjdą. I 15 werset, żeby nie było już żadnych wątpliwości. I jeżeli, tutaj jest człowiek, jeżeli ktoś nie znalazł się zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I pamiętamy, tego, kto zgrzeszy, Bóg wykreśla, wymazuje z księgi swojej. Teraz jeżeli tak, to mamy jeszcze z tego drugiego tłumaczenia i jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze życia, żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Czyli widać, że w tym jeziorze ognia będą cały czas męczeni dniem i nocą, czyli będą mieli pełną świadomość, bo męczarnie na śpiącym człowieku nic nie dają. Jeżeli ja miałem operację, kiedy był okropny ból, to miałem narkozę i nie byłem świadom, w ogóle nic nie czułem. I to nie będzie tak. Oni będą męczeni, czyli będą świadomi. I to jest właśnie coś, co Biblia określa jezioro z ognia i siarki. Kolejne miejsce to jest Objawienie 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, czyli dwie grupy, bojaźliwi i niewierzący, i skalanych i zabójców, cztery grupy, i wszeteczników i czarowników, sześć grup.
i bałwochwalców i wszystkich kłamców, 8 grup. Będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Czyli jeżeli ktoś nie przyjmuje tego, co Pan Jezus mówi, jest taki człowiek bałwochwalcą i należy do wszystkich kłamców. I on znajdzie się na pewno, nie ma żadnych obaw, w jeziorze płonącym ogniem i siarką. I to miejsce jest nazywane inną śmiercią albo drugą śmiercią, bo tutaj pada słowo druga albo inna, odmienna od tej takiej, którą znamy na co dzień. Na co dzień śmierć ma to do siebie, że umiera ciało, tak? A tam widać, że te męczarnie będą aktywne, a więc nic nie będzie wyłączone ze świadomości. I tutaj co mamy? Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i kłamcy, wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Widzimy, że to jest właśnie ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów. Tu nie pada słowo piekło, tu pada słowo ogień wieczny, a więc ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. I teraz kolejne miejsce, Objawienie 22:18. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. Co do mnie świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisany w tej księdze. Czyli jeżeli ktoś dodaje coś do Słowa Bożego, swoją interpretację, zamiast wierzyć tak, jak mówi Pismo Święte, to tu widzimy wyraźnie, że Bóg mu dołoży plag. Jest to osoba niewierząca, która fałszuje Słowo Boże, coś dodaje do Biblii. I jedną z takich plag opisanych w tej księdze jest właśnie jezioro z ognia i siarki. No to jest logiczne, jak ktoś dodaje coś do Pisma Świętego, jest uznawany przez Boga za kłamcę, bo tak mówią przypowieści, 30 rozdział. Tutaj. Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię, a jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? I teraz każde słowo Boga jest czyste. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą. Czyli widzimy, że kłamcą jest nazywany ktoś, co dodaje, czyli jest to spójne z objawieniem, że dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. A więc jeżeli ktoś dodaje to, że niby dusza jest śmiertelna, no to podpada pod ten paragraf dodawania do Pisma, bo Pismo Święte nigdzie nie mówi, że dusza jest śmiertelna, a wręcz odwrotnie pokazuje, że dusza jest nieśmiertelna. I widzimy, jakie jest imię jego syna. Czy wiesz? Już wtedy był Syn Boży. Wiele, wiele lat przed wcieleniem Pan Jezus Chrystus Synem Bożym był i tego nie wolno przeaczać.
Są tacy, którzy nie uznają wiecznego, odwiecznego synostwa Pana Jezusa i to są też ci, którzy właśnie fałszują Słowo Boże. Więc uznaj Syna, Pan Jezus jest gotów ci po prostu na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa umożliwić pojednanie z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem, gdyż Jezus Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi, twoje też. Jeżeli zmarnujesz tą szansę, to sam nie masz jak uniknąć tego strasznego miejsca, o którym dzisiaj czytaliśmy, gdzie diabeł i jego aniołowie będą męczeni w ogniu i siarce oraz ci, którzy się tam dostaną, też będą męczeni. To są okropne warunki, które tam będą. Więc ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Niech Bóg ci błogosławi. Z Panem Jezusem. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament, napisz do mnie 739-089-088. E-mail czytaj.biblie@onet.pl albo cms@onet.pl lub stacjonarny adres czytaj Biblię skrytka 31-63-500 Ostrzeszów. Z Bogiem. Niech Bóg wam błogosławi.